Państwu witam serdecznie na dzisiejszej konferencji prasowej zorganizowanej z inicjatywy pana ministra Krzysztofa Szulskiego, prezesa Rządowego Centrum Legislacji. Dzisiejszy temat, jakie miejsce jest szczególne, oczywiście poświęcone finansowaniu, dofinansowaniu ratowania polskich zabytków. Jesteśmy w szczególnym miejscu, wiemy, że tu znajduje się kolebka miasta Grudziądza, XIII wiek, kiedy powstały pierwsze zręby ceglane, tutaj budowa zamku. W tym miejscu spali najważniejsi polscy królowie, spał tu Jan III Sobieski, spał tu także król szwedzki Karol Gustaw, także car tutaj przebywał. W tym miejscu także znajdowała się piękna kaplica, z której znany jest poliptyk grudziądzki, jeden z najważniejszych zabytków, który znajduje się dzisiaj w ekspozycji w Muzeum Narodowym w Warszawie. Wyjątkowe dzieło sztuki, które jest związane właśnie z tym miejscem. Ta szczególność tego miejsca stwarza powód i w zasadzie zobowiązanie do zabezpieczenia i zrobienia wszystkiego, aby te relikty, które tutaj zostały odkopane, przetrwały jak najdłużej, aby mogły świadczyć o tym, co tutaj się działo, by wszyscy mogli uczyć się tej pięknej historii. Proszę bardzo, pan minister może rozpocznie najważniejszą rzecz, odniesie się do dzisiaj, do głównego tematu. Jak już wiadomo, dzisiaj pan premier Mateusz Morawiecki ogłosił wyniki rządowego programu odbudowy zabytków w ramach programu Polski Ład. To jest ponad 2,5 miliarda złotych na odbudowę, rewitalizację, konserwację polskich zabytków. Chcemy, żeby Polska była piękna, dumna, poważna. Chcemy raz na zawsze zerwać ze złym dziedzictwem II wojny światowej, a także PRL-u, czyli tym okresem, gdzie wiele zabytków, zwłaszcza w okresie II wojny światowej, było niszczonych, było zdewastowanych i nie zostało później naprawionych, odbudowanych, nie były zrewitalizowane, nie przywrócono im tej świetności, którą cieszyły się wcześniej. Kończymy z tym smutnym okresem. Chcemy, żeby otaczało nas piękno, otaczały nas piękne zabytki, żebyśmy nawiązali do ważnego dziedzictwa naszych przodków, którzy mieszkali wcześniej na tych ziemiach, na których mieszkamy my. I w związku z tym, to oczywiście są czasami zabytki, które były budowane przez Polaków, czasami budowane były przez inne nacje, ale my jesteśmy tutaj gospodarzami, to są i nasze zabytki i chcemy o nie wszystkie dbać. Warto zauważyć, że w ramach tego programu, tych dużych pieniędzy, które przeznaczono na zabytki, są na tej liście oczywiście zabytki z województwa kujawsko-pomorskiego. Łącznie to jest ponad 145 milionów złotych na ponad 160 projektów w województwie kujawsko-pomorskim. Z czego, jeżeli dzielić województwo na okręgi sejmowe, to ta część, tak zwany okręg numer 5, w którym znajduje się Grudziądz, to są 82 miliony złotych. I warto zwrócić uwagę, że na liście, tutaj w tej naszej części województwa, znajdują się trzy projekty, które uzyskały pełne dofinansowanie, najwyższe. To znaczy 3,5 miliona złotych, najwyższe, które było możliwe w tym rządowym programie odbudowy zabytków. I wśród tych trzech miast, obok Torunia i obok Włocławka, jest Grudziądz. I o tym dzisiaj zwłaszcza chcemy państwu powiedzieć. Stoimy nie bez powodu właśnie na wzgórzu zamkowym, bo ten projekt otrzymał dofinansowanie 3,5 miliona złotych na rewitalizację parku, który znajduje się tutaj na wzgórzu zamkowym. W ramach tego projektu będą odnowione, przygotowane tutaj alejki, balustrady, ale jeszcze ważniejsze będzie przeprowadzana konserwacja tej trwałej ruiny, bo tak to się fachowo określa, czyli tego, co po zamku, który znajdował się tutaj w Grudziądzu, zostało. I jest jeszcze jedna ważna rzecz w tym projekcie. Myślę, że najważniejsza. Państwa, w marcu, w trakcie kongresu Polska Wielki Projekt, który odbywał się tutaj w Grudziądzu, rozmawiałem z mieszkańcami Grudziądza i z tymi starszymi, i z tymi młodszymi o pewnym marzeniu, które mieszkańcom Grudziądza towarzyszy. Tutaj pan radny Krzysztof Kosiński wspomniał o poliptyku grudziąckim. Jak państwo wiedzą, ten poliptyk grudziącki pierwotnie znajdował się i pochodzi z kaplicy zamkowej, właśnie tego zamku, który tutaj kiedyś stał. I w ramach tego projektu, który otrzymał dofinansowanie, założono także tutaj na skutek tego apelu i tego, o czym dyskutowaliśmy, przygotowanie dokumentacji, która w przyszłości może pozwolić odbudować kaplicę krzyżacką tutaj na kaplicę zamkową tutaj na wzgórzu zamkowym. To jest takie
marzenie moje, mieszkańców Grudziądza, myślę, nas wszystkich, żeby nie tylko kaplica zamkowa została kiedyś w przyszłości odbudowana, ale żeby na swoje miejsce do Grudziądza wrócił Poliptyk Grudziądzki. Bardzo, bardzo się cieszę, że tutaj ten projekt otrzymał dofinansowanie wspólnie z radnymi, którzy są tutaj ze mną, z radnymi Prawa i Sprawiedliwości. Zabiegaliśmy o to i rekomendowaliśmy, żeby Grudziądz znalazł się na liście tych projektów dofinansowanych. Przypomnę, obok Torunia i Włocławka jest właśnie tym miastem, który otrzymał najwyższe dofinansowanie, czyli 3,5 miliona złotych. Zobaczycie Państwo, że inne projekty, inne dofinansowania są niższe. Robimy to dla dobra mieszkańców Grudziądza, dla dobra dziedzictwa, które chcemy się troszczyć. Proszę zobaczyć, rządowe pieniądze płyną do Grudziądza. Tam, gdzie chodzi o dobro mieszkańców, tam, gdzie chodzi o nasze dziedzictwo kulturowe, my jako środowisko Prawa i Sprawiedliwości nie zważamy na podziały polityczne, nie zważamy na napięcia polityczne, tylko troszczymy się o dobro tego, co najważniejsze. Jeszcze może tylko wspomnę, że gmina Grudziądz otrzymała 1 000 000 złotych na renowację zabytkowego cmentarza w Radzyniu Chełmińskim w Rywałdzie. Ojcowie kapucyni otrzymają środki na renowację cel klasztornych znajdujących się obok tzw. celi prymasowskiej. Jest szereg dofinansowań dla innych miejscowości w powiecie grudziąckim, m.in. w Świeciu nad Osą. Ze szczegółowymi wynikami oczywiście tego konkursu będzie można się zapoznać, a też pozostaje w razie potrzeby do Państwa dyspozycji. Ja tylko jeszcze dopowiem dwa, trzy zdania. To znaczy, no nie są pierwsze pieniądze, które spłynęły do Grudziądza. Państwo wiecie, że kilka lat temu Grudziądz otrzymał kilkaset tysięcy na zabezpieczenie tych reliktów. Te pieniądze już zostały także wydane. Wydano także pewne kwoty, które też są środkami rządowymi i na bramę wodną grudziądzką. Spichlerz numer 45 to jest też kilkaset tysięcy złotych, które Grudziądz zaspirował tutaj ze strony rządowej. To są też kwoty, które ratują grudziądzkie zabytki. Nie mówię tu o grudziądzkiej farze, także o szeregu różnych innych obiektów, także o szkole muzycznej, która uzyskała bardzo duży grant, prawie 4 milionów, a to także jest kamienica zabytkowa z przełomu XIX-XX wieku. Proszę bardzo, panowie radni jeszcze. Szanowni Państwo, to dobry dzień dla Grudziądza, właściwie kolejny dobry dzień dla Grudziądza. Te pieniądze, o których dzisiaj mówimy, 3,5 miliona złotych, jak podkreślił pan minister Krzysztof Szczucki, to najwyższa kwota, jaką otrzymało miasto w naszym województwie, ale to już kolejne dofinansowanie, jeśli chodzi o kulturę w mieście, jeśli chodzi o infrastrukturę, jeśli chodzi o wiele innych dziedzin. Warto podkreślić, że takie dofinansowania już miały miejsce też wcześniej, bo chociażby 4 miliony złotych dofinansowana została Szkoła Muzyczna pierwszego i drugiego stopnia. 300 tysięcy złotych Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przeznaczyło na renowację spichlerza numer 45. Więc tych inwestycji, jeśli chodzi o kulturę, jeśli chodzi o infrastrukturę, jeśli chodzi o to nasze dziedzictwo, tutaj jest bardzo dużo. I to jest kolejny dowód na to, że wszystkie te słowa Platformy Obywatelskiej o tym, że Grudziądz nie jest wspierany centralnie, no my temu dzisiaj po raz kolejny zadajemy kłam, bo jakby spojrzeć i skrupulatnie policzyć, też zachęcam do tego mieszkańców Grudziądza, bo te dane są publiczne, to 2016 roku Grudziądz, miasto Grudziądz otrzymało 577 milionów z różnych funduszy, z dotacji rządowych i tak dalej, i tak dalej. Dla porównania, od 2004 roku, jak jesteśmy w Unii Europejskiej, dofinansowań otrzymaliśmy jako miasto Grudziądz 800 milionów, 830 milionów, więc 2004 rok 800 milionów, od 2016 mamy 570 milionów, więc proszę sobie policzyć, jaka to jest skala. I często to słowo dofinansowanie może być mylone, że to jest jakaś cząstka, niewielka cząstka pewnych inwestycji, a tak naprawdę często to jest 90%, 95%, 98% nawet inwestycji, właściwie całość. Teraz Państwo wiecie, chociażby w Grudziądzu na tapecie jest remont ulicy Rybackiej. Ponad połowa środków na ten remont idzie właśnie ze środków rządowych. Tak samo na inne drogi w Grudziądzu, tak samo na inne inwestycje, więc warto o tym wspominać i ja bym apelował do radnych Platformy, radnych Sojuszu Obywatelskiego Grudziądz, do pana prezydenta, także apelował, żeby też informowali, żeby byli transparentni, żeby informowali mieszkańców, że te pieniądze na te inwestycje nie pochodzą z grudziąckiego wyłącznie budżetu, ale pochodzą także z centralnego budżetu, z różnych funduszy, więc Grudziądz przez tak zwaną centralę nie jest zapomniany, jest dofinansowany niezależnie, kto tutaj rządzi, pamiętamy o mieszkańcach, będziemy pamiętać
i cieszymy się z tego, że Grudziądz otrzymał kolejne duże środki. Dziękuję. Szanowni Państwo, ja już nie chciałbym się powtarzać. Radny Miłosz Joniec powiedział to, co jest bardzo istotne. Właściwie chciałem podkreślić to, że proszę Państwa, wbrew temu, co opowiadają radni Platformy Obywatelskiej, wpływają do Grudziądza od lat, zwłaszcza gdy mamy do czynienia z rządem Prawa i Sprawiedliwości od 8 lat, wpływają ogromne środki, to trzeba podkreślać. Ja przy okazji chciałem bardzo serdecznie podziękować panu ministrowi Krzysztofowi Szczuckiemu, ponieważ za każdym razem, kiedy dostaję od nas sygnały, że są takie czy takie wnioski złożone, pan minister po prostu je pilnuje i dba o to, aby te środki, które są przewidziane na konkretne projekty, one do naszego miasta spływały. Ja jeszcze chcę zwrócić na jedną rzecz uwagę. Proszę Państwa, bardzo często jak słucham relacji, sprawozdań prezydenta miasta Grudziądza Macieja, pana prezydenta Macieja Glamowskiego, to mam takie wrażenie, że chętnie podkreśla wszystkie środki, które spływają do Grudziądza, na przykład z Urzędu Marszałkowskiego, ale jakoś tak cicho w tle, mało, rzadko podkreśla różne projekty, które są finansowane przez środki centralne, rządowe, ministerialne, czy instytucji, czy nawet ze spółek Skarbu Państwa. W związku z tym, proszę Państwa, ja chciałem jeszcze raz zwrócić na to uwagę, że tych środków naprawdę jest bardzo wiele, one spływają i może czas najwyższy, żebyśmy któregoś dnia pokazali Państwu, jakie to są środki, ile tych środków spłynęło i może w ten sposób zamkniemy usta radnym Platformy Obywatelskiej, którzy mówią, że nasze miasto jest ograbiane z środków finansowych, które powinny wpłynąć do Grudziądza, a nie wpływają. Chcemy zadać kłam temu wszystkiemu, ponieważ jest zupełnie inaczej i proszę zwrócić uwagę, takich środków finansowych, jakie do naszego miasta spłynęły, w poprzednich latach nie było. Dziękuję teraz bardzo. Tutaj, drodzy Państwo, tylko już krótko podsumowując, rząd Prawa i Sprawiedliwości, środowisko Prawa i Sprawiedliwości to są dobrzy gospodarze, ludzie, którzy się troszczą o to, co dookoła, o swój dobytek. Miałem okazję wczoraj w jednej z miejscowości odwiedzić właśnie takie bardzo dobrze prowadzone gospodarstwo rolne i właśnie narzucała się ta metafora, że tak samo my podchodzimy do tego, co nam jest dane w zarządzanie, czyli Polska, a tak samo podchodzimy do miast, do samorządów terytorialnych, nawet wtedy, jeżeli w danym mieście rządzi opcja, z którą się nie zgadzamy, nawet jeżeli bardzo krytykujemy, a tak jest w Grudziądzu, sposób zarządzania miastem, decyzje, które są podejmowane, to wtedy, kiedy przychodzi do takich spraw właśnie jak zabytki, jak infrastruktura drogowa, jak sport, bo tu warto wspomnieć też, że sport grudziądzki, GKM, bardzo w ostatnim czasie dużo zyskał, a jeżeli chodzi o sport grudziądzki, to na pewno nie powiedziano jeszcze z naszej strony, nie powiedzieliśmy ostatniego słowa, to o to dbamy, o to się troszczymy i dalej tak będziemy robić. Prawo i Sprawiedliwość, nasze środowisko, nasz rząd jest po stronie ludzi, po stronie mieszkańców, także po stronie mieszkańców Grudziądza. Dwa pytania. Pierwsze, co decyduje, jakie są kryteria podziału tych środków? Bo z tego, co pan przewodniczący Szymański powiedział, to wynika, że to, kto bardziej ich pilnuje, tych wniosków. To powiedział, że pan minister przypilnował i mamy pieniądze. Jakie są kryteria podziału tych pieniędzy w skali kraju czy potem województwa? Jest oczywiście stosowna komisja, zespół, który ocenia wnioski, które wpływają do programu Polski Ład. W tym akurat przypadku kryterium też było takie, żeby w miarę możliwości jakieś środki w mniejszej lub większej wysokości otrzymały wszystkie aplikujące jednostki samorządu terytorialnego w Polsce. Nie mam teraz danych, nie potwierdzę, czy na pewno w 100% to się udało, ale do tego dążono w tym projekcie. Ale zawsze w przypadku takich konkursów, programów jest tak, że środowisko lokalne, posłowie, radni, włodarze miast powinni, to nawet nie to, że mogą, ale powinni, to jest ich rolą i akurat w przypadku prezydenta Grudziądza trzeba powiedzieć, że niekoniecznie realizuje ten obowiązek, nie w takim zakresie, w jakim powinien, zabiegać w Warszawie, w różnych urzędach, przypominać o tym, rekomendować różnego rodzaju projekty, które oczywiście później podlegają ocenie, weryfikacji, odpowiednim kryteriom, ale zawsze jest tak, że decydentów, ludzi, którzy o różnych sprawach decydują, trzeba
trzeba uwrażliwiać i przypominać o tym, że na przykład Grudziądz potrzebuje szczególnie wsparcia, że wśród projektów, które Grudziądz zgłosił, które są ważniejsze, które są mniej ważne, bo to zwykle, jak Państwo, czy Panowie wiedzą, pieniędzy nie wystarcza na wszystkie projekty. Więc tak samo tutaj oczywiście Grudziądz, Toruń, Włocławek, to były miasta, które zgłosiły więcej projektów do tego konkursu, no i jakieś trzeba było wybrać. Ja też nie ukrywam, że bardzo się cieszę, to jest dla mnie bardzo ważne, że akurat właśnie tutaj ten projekt rewitalizacji Wzgórza Zamkowego uzyskał dofinansowanie, bo wydaje mi się, że Wzgórze Zamkowe, potencjalnie w przyszłości Kaplica Zamkowa, to są te obiekty, które mogą turystów do Grudziądza przyciągnąć. A jak wiemy, Grudziądz jest pięknym miastem, nie muszę nikogo w Grudziądzu tego przekonywać, ale na pewno ten potencjał turystyczny nie jest dobrze wykorzystany i można jeszcze nad tym pracować i wierzę, że to będzie jeden z tych elementów, który przyczyni się do rozwoju turystycznego miasta Grudziądza. Pan dotknął jednak mnie, tak? Ale to za chwilkę, bo jeszcze a czy wiadomo procentowo i jaki procent wniosków został zakwalifikowany, bo tak jak pan mówił przed chwilą, miasta złożyły wiele, więc złożył z tego co wiem 10 wniosków. Jaki procent w skali województwa na przykład wniosków uzyskał dofinansowanie? Panie redaktorze, to mogę dosłać taką wiadomość, bo mam informację, wiem kto otrzymał dofinansowanie, ale nie mam takiego zestawienia i liczb, kto go nie otrzymał, więc nie jestem w stanie teraz panu podać, ale możemy oczywiście takie informacje dostać. Dla porównania, Toruń, który jest też miastem z licznymi, pięknymi zabytkami, też złożył 10 wniosków i otrzymał jeden. I to jest naprawdę, trzeba sobie zobaczyć, jak spojrzeć na listę, to dofinansowanie w wysokości 3,5 miliona złotych to jest osiągnięcie i musimy się z tego cieszyć. W większości dofinansowania nie przekraczają miliona złotych w przypadku programu odbudowy zabytków. Dziękuję. Pan przewodniczący, tak to może Tak. Ja jedynie chciałem uzupełnić, tak, proszę Państwa, ponieważ ja kiedyś na konferencji prasowej powiedziałem, że jeżeli Pan Prezydent nas informuje, że są złożone jakieś wnioski i są na przykład jakieś problemy z pozyskaniem pieniędzy na ten konkretny wniosek, na ten konkretny projekt i my o tym wiemy, jesteśmy poinformowani jako radni opozycyjni, no to my staramy się docierać do różnych osób, które znamy, do posłów, do Pana Ministra, prosząc o wsparcie tego wniosku. Więc jakby to jest odpowiedź częściowo na Pana pytanie. Ale z drugiej strony proszę też pamiętać, bardzo często Pan Prezydent nam na sesji zarzuca, tak? Mówiąc nam, moglibyście pomóc, tak? Moglibyście się zaangażować, moglibyście coś zrobić, dotrzeć do różnych osób. I my, proszę Państwa, staramy się to robić. Docieramy, szukamy, wspieramy, aby ten konkretny wniosek został zaakceptowany, utrzymał na to rządowe wsparcie. Proszę Państwa, a czy nie jest tak przy okazji sportowych spółek? Przecież my jako radni też zabiegamy o środki finansowe. Proszę Państwa, do tej pory nie było dofinansowania z zewnętrznego do spółek sportowych. Teraz, proszę Państwa, to się pojawiło, dlatego że jeszcze w większym stopniu, ponieważ do tej pory ta polityka pozyskiwania środków była bezskuteczna, to my staraliśmy się też naszymi źródłami, naszymi kanałami docierać w różne miejsca, sugerując, że są tutaj dobre kluby sportowe, które warto wesprzeć, mało tego, które dobrze mogłyby reprezentować. Proszę Państwa, czy awans Olimpii Grudziądz to nie jest świetną promocją miasta Grudziądza? Nie jest świetną promocją instytucji, która wspiera finansowo Olimpię Grudziądz? No oczywiście, że jest. W związku z tym my w dalszym ciągu, jeżeli tylko jesteśmy o to proszeni, zabiega się o te środki i na dodatek uczciwie się o tym mówi, proszę Państwa, bo to jest to, co powiedziałem. Jeżeli na sesji ja słyszę, że Pan Prezydent pozyskał, wpłynęły takie czynne środki, a nie mówi źródła tych środków finansowych, to jest nam bardzo przykro. A jednocześnie podkreślamy na tej konferencji prasowej, że tych środków rządowych, ministerialnych, instytucji centralnych wpływa do naszego miasta bardzo wiele. Mam nadzieję, że jest to wyczerpująca odpowiedź dla pana redaktora. Bo pan minister Szczucki mówił o tym, że podział środków przez rząd na rewitalizację zabytków jest ponad podziałami i tutaj barwy polityczne nie mają znaczenia. To proste pytanie. Wniosek był przygotowany przez ratusz. Dlaczego nie ma tutaj przedstawicieli ratusza? Nie byli zaproszeni, nie wiedzą o tej konferencji? Nie, tutaj panie redaktorze, konferencja
jest środowiska Prawa i Sprawiedliwości, więc tutaj my jako środowisko Prawa i Sprawiedliwości o tym Państwu opowiadamy. Z tego co wiem, to Pan Prezydent też już dążył mieszkańcom Grudziądza ze swojej strony zakomunikować ten wynik. I tutaj trzeba dwie rzeczy rozdzielić. Znaczy, z jednej strony, i to jest chyba najważniejsze, tak jak tutaj mówiłem ja, mówili moi koledzy, radni Grudziądza, zabiegamy o to, żeby poprawiać status życia, warunki życia i komfort mieszkańców Grudziądza. To, żeby Grudziądz piękniał, żeby także w tym akurat przypadku troszczyć się o zabytki. I w takim zakresie my jako środowisko Prawa i Sprawiedliwości chcemy Grudziądz wspierać. Ale jednocześnie, i to nie zmienia faktu, Prawo i Sprawiedliwość w Grudziądzu jest w opozycji i miażdżącą przeprowadza krytykę tego, w jaki sposób Grudziądz jest zarządzany, i krytykę jednocześnie wizji Grudziądza reprezentowaną przez rządzących. Więc to trzeba o tych dwóch rzeczach pamiętać. Znaczy, my mamy lepszy pomysł na Grudziądz niż mają obecnie rządzący, ale to nam nie przeszkadza w takich sytuacjach właśnie jak ta, bo wspierać, bo nie wspieramy tych czy innych rządzących w Grudziądzu, tylko wspieramy miasto i wspieramy jego mieszkańców. Natomiast jeżeli Prawo i Sprawiedliwość objęłoby władzę rządy w Grudziądzu, to na pewno ta sytuacja poprawiłaby się znacząco. Z tego powodu, że nasze środowisko polityczne, jeszcze przyjdzie na to czas, żeby o tym mówić, ma lepszy pomysł na to miasto niż mają obecnie rządzący. To tylko dwa zdania, ja powiem tak. Na tą okoliczność dzisiaj chcieliśmy też i wytłumaczyć, i powiedzieć też, że skierować pewien apel i do Pana Prezydenta, i do koalicji rządzącej, aby nie uprawiali tej ostrej polityki, bo myślę, że Państwo doskonale pamiętacie, co działo się w trakcie, kiedy był podpisywany akt związany z budową hali targowej. Tam wkroczyła dosyć bardzo ostra polityka i teraz asekurując się, jak gdyby izolując się od pewnych takich spraw, incydentów, no chcieliśmy tutaj w sposób indywidualny przedstawić tą ważną okoliczność, gdzie tak duże środki są przekazywane dla miasta Grudziądza, dla jego mieszkańców na rzecz tej bardzo ważnej inwestycji. Jeszcze jedna taka kwestia, myślę, że Państwo powinniście też zwrócić uwagę i zadać pytanie Panu Prezydentowi wprost. Ile razy Pan Prezydent w ciągu prawie już minionej kadencji, bo jeszcze niewiele zostało do końca, był w Warszawie, zabiegał jakiekolwiek środki, ile zaliczył wizyt w ministerstwach, z kim rozmawiał. Ja myślę, że warto zadać te pytania, bo czasami mam wrażenie, że tylko porusza się w obrębie Grudziądza i jest w zasadzie prezydentem w dużym stopniu Facebooka. Często zastanawiam się, gdzie i kiedy on zabiega, jak chce rozwiązywać te podstawowe problemy miasta Grudziądza, bo tu niestety nie widzę żadnych konkretnych zachowań u prezydenta miasta. Odwraca się do wielu problemów plecami, a to nie jest zachowanie godne prezydenta miasta.